Gazetę Wyborczą. Proszę. 10 tysięcy. 3 żetony, czekasz. Trzydzieści dziewięć. Ekspres, poproszę. Proszę, 7 tysięcy. Może mam, drodze, bo tak się... Tam czy Rzeczpospolita wczorajsza jest? Może? Nie ma. Albo Wyborcza? Nie. Wczoraj? Nie ma. Aha. Po czerwcu 1989 roku media utraciły stabilny punkt odniesienia, jakim była niewątpliwie cenzura. Dziennikarz wiedział, że wolno mu to, na co mu zezwoli władza, na co mu zezwoli cenzura. Wprawdzie było prawo prasowe dające cały szereg uprawnień nam jako obywatelom, natomiast i tak było ono przykryte decyzją administracyjną aparatu przemocy, państwa, który w myśl doktryny marksistowskiej czuwał nad właściwą informacją, która by broniła równie dziennikarzy przed nimi samymi, państwa przed dziennikarzami, jak i nas przed szkodliwą informacją i złymi edukacyjnymi zakresami wiedzy. To jest trzech uczestników tego procesu, przekazywania informacji. Jedni to są wydawcy, którzy tworzą strukturę organizacyjno-finansową. Drudzy, najważniejsi, to są odbiorcy, czyli czytelnicy. No, a pośrodku dziennikarze. A pośrodku dziennikarze. I teraz swobodę współistnienia tych trzech elementów, a także swobodę dostępu do informacji i swobodę przekazywania tej informacji, a także swobodę działalności rynkowej. Wszystko to uczestnicy procesu powinni odnaleźć w dobrym prawie stanowionym. Czyli w nowym prawie prasowym, ale nie tylko. Trzeba powołać prawo prasowe. Prace nad tym trwają, jak wiadomo, i w komisji sejmowej, i... czy też są zawieszone aktualnie? Nie, nie, one nie są zawieszone, trwają w komisji sejmowej, tylko tak jak one zostały zamierzone, obawiam się, że one będą trwały bardzo długo. Ciągle jest największym argumentem, po który sięgają politycy, konstruując prawo, są interesy, doraźne interesy. No, mieliśmy tego niedawne doświadczenie, tego przykład w dyskusji wokół nowej ustawy o tajemnicy państwowej i służbowej. Kiedy środowisko dziennikarskie, rzecz charakterystyczna, które jest podzielone, wystąpiło niesłychanie jednolicie, protestując przeciwko zbyt restrykcyjnym zapisom tej ustawy. A wydawcy wydali z siebie głos dokładnie tak samo brzmiący. Dlatego, że z punktu widzenia wydawców prawo do informacji, do informowania społeczeństwa. W ogóle prawo, które będzie ograniczało, i mówimy teraz o prawie pisanym, które będzie ograniczało swobodę rozwoju mediów, w tym pracy pisanej, będzie działało negatywnie na podstawowy interes wydawcy, jakim jest zarabianie pieniędzy, tak jak każdego przedsiębiorcy. Czy dziennikarz może ujawniać tajemnicę państwową, jeżeli uzna, że interes społeczny tego wymaga? Dziennikarz pełni pewną służbę społeczną. Właśnie prawo prasowe zobowiązuje dziennikarza do sięgania do wszelkich sfer życia politycznego, społecznego, kulturalnego i musi po prostu nas o tym informować. No, to wynika nie tylko z samej ustawy o prawie prasowym. Ten obowiązek, czy ta powinność dziennikarska wynika także z konstytucji. Przecież wolność słowa, czy z międzynarodowych paktów przez Polskę podpisanych i ratyfikowanych, ale czy dziennikarz może korzystać z jakiejś ulgi? Myślę, że należy mimo wszystko dziennikarza traktować inaczej niż zwykłego zjadacza chleba, niż zwykłego Kowalskiego. No, ale jeśli naruszy normę prawną, to trzeba badać, w jakim zakresie normę tę naruszył. Być może w tym zachowaniu dziennikarza nie dopatrzymy się społecznego niebezpieczeństwa. Przecież to jest warunek odpowiedzialności. Myślę, że każda sprawa powinna być odrębnie badana i nie można generalnie powiedzieć, że należy atakować, napiętnować dziennikarza, który ujawnia tajemnicę państwową. Dobra, dobra, dobra. Zatrzymujemy się? O, co, obławę. No.
strasznie to wygląda. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jest kierowcą tego auta? Tak, chwilowo. Proszę powoli wyjść, rączki proszę położyć na dach. A co się stało? Sprawa dwóch dziennikarzy poznańskich, pani redaktor Wanat i redaktora Gorzyńskiego, jest bardzo dobrym punktem wyjściowym do rozważań nad zagadnieniem, jak się ma zawód dziennikarski do ram prawnych, w jakich wszyscy żyjemy, także dziennikarz. Jest pytanie, czy ci dziennikarze powinni tak daleko iść w swoistej prowokacji pod adresem organów ścigania, czy też powinni swoje działania układać nieco inaczej. Dziennikarz może, czasami nawet powinien, po to, aby jakiś problem publiczny bądź jakąś szczególną nieprawidłowość w funkcjonowaniu życia społecznego szczególnie dobitnie unaocznić, musi czasami rozważać posunięcie się tak daleko, aby stanąć oko w oko nawet z prokuratorem, który może mu postawić zarzut karny. Elementem, który będzie decydował o tym, czy dziennikarzowi prokurator może postawić zarzut, czy nie, będą zawsze intencje, jakimi się kierował, opracowując czy ujawniając określony materiał prasowy. Jeżeli zatem intencją dziennikarza będzie upowszechnienie pewnych informacji, które nie są powszechnie znane, bądź też postawienie pewnych problemów społecznych, nawet w sposób bardzo ostry, nawet w sposób kontrowersyjny, wtedy nie należy przypuszczać, aby dziennikarze byli pociągani do odpowiedzialności karnej. Muszą się jednak poruszać w granicach, które nie będą poczytywane jako propagowanie wartości, krótko mówiąc, negatywnych. W tej chwili są prowadzone prace właśnie nad tymi regulacjami wewnątrz poszczególnych organizacji i właściwie jestem po rozmowach, jesteśmy w kontakcie między organizacjami i sądzę, że dojdzie do tego, że taki wspólny kodeks zostanie przyjęty, kodeks postępowania i co jest najważniejsze, mianowicie sposób egzekwowania rozstrzygnięć, decyzji, nie wiem, obyczajowych, moralnych, profesjonalnych. To, czego w tej chwili nie ma. Nie można zbyt długo tłumaczyć. A rzeczy tymczasowe trwają bardzo najdłużej. Nie można zbyt długo tłumaczyć się okresem przejściowym, ale jednak z okresu przejściowego wynika, że nie ma prawa stanowionego. I z okresu przejściowego wynika, że to prawo korporacyjne, które istnieje, przynajmniej w odniesieniu do starych organizacji, jest rozchwiane, utraciło swój autorytet. Organizacje nie mają dostatecznego autorytetu ze swoich członków. No, PSKiM jest bardzo wielu w środowisku dziennikarskim. Ogromna część środowiska w ogóle jest poza jakimikolwiek organizacjami. A więc w ogóle nie uznają potrzeby związania się z korporacjami. Tutaj jest potrzebne porozumienie nie tylko organizacji środowiska dziennikarskiego, ale dziennikarzy i wydawców. Bo cóż z tego, jeżeli jakiś organ, jakaś instancja, powiedzmy wspólnie wyłoniona przez różne organizacje, uzna, że ktoś dziennikarzy zachowuje się nieetycznie. Wydawca powiada, ja na to gwiżdżę. On jest bardzo dobrym dziennikarzem dla mnie. I ma oczywiście prawo gwizdać tak długo, jak długo reprezentowane przez pana stowarzyszenie, czy inne stowarzyszenia dziennikarskie, nie osiągną takiego autorytetu, że człowiek wykluczony poza to stowarzyszenie będzie infamisem autentycznym. Zamieszczanie sygnowanych jego nazwiskiem artykułów będzie przysparzało wydawcy niesławę. Ja myślę, że po prostu praktycznie kodeks etyczny, dziennikarski, obyczajowy, on powinien być podpisany przez organizacje dziennikarskie i przez wydawców, żeby tutaj był wspólny. A dlaczego? Absolutnie się z panem nie zgadzam. Bo? Dlatego, że pan chce wejść ponad środowisko i stworzyć ponadśrodowiskowe przepisy. Niech się tym zajmuje ustawodawca sejmowy. Nie ma mowy. Dlaczego to jest ponad środowisko? Bo to jest ponad środowisko, dlatego że środowisko wydawców jest innym środowiskiem kierującym się w wielu przypadkach odrębnymi interesami niż środowisko stricte dziennikarskie. Jedna z gazet, pomijmy tytuł, bo przecież nie o to chodzi, znana z licznych sprostowań, niedawno opublikowała sprostowanie, w którym przepraszała, że nie zgadza się informacja co do meritum sprawy, osoby informującego, miejsca oraz czasu
wydarzenia, które miało miejsce. Prawdą były tylko znaki interpunkcyjne. Otóż jest to przejaw braku odpowiedzialności. Rzecznik dyscyplinarny każdej korporacji zawodowej powinien w takim wypadku wkroczyć. Jestem tym rzecznikiem od wielu lat Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i muszę Państwu powiedzieć, że gdybym chciał wkraczać w przekroczenia natury etyczno-zawodowej, to niczemu bym swojego dnia pracy nie poświęcał, poza tym, że kierowałbym do sądu koleżeńskiego sprawy przeciwko kolegom dziennikarzom. Jest to oczywiście niemożliwe. Osobiście jestem ogromnym sceptykiem, jeśli chodzi o możliwości wyegzekwowania zasad i przestrzegania kodeksu etyczno-moralnego dziennikarzy. Raz z powodu rozbicia środowiska, pozostawania wielu dziennikarzy poza korporacjami zawodowymi. A poza tym chyba tempo tego życia narzuca zupełnie inny sposób widzenia spraw, które się ocenia, niż było to przed laty. Ja bym nie był takim pesymistą. Doświadczenia mediów w Wielkiej Brytanii pokazują, że istnieją jednak możliwości egzekwowania przestrzegania zasad etyki dziennikarskiej. Odbywa się to na zasadzie pewnych norm zwyczajowych, tradycji. Czasami to ma charakter bardziej formalny. Na przykład w BBC istnieje specjalny podręcznik, wytyczne dla pracowników redakcyjnych, w którym spisane są zasady postępowania w szczególnie trudnych przypadkach. Zebrane są tam zasady etyki dziennikarskiej i wszyscy dziennikarze zatrudnieni w BBC w kontrakcie zobowiązują się do przestrzegania tych zasad. Jeżeli dochodzi do łamania zasad etyki dziennikarskiej, wtedy wkracza oczywiście bardzo ściśle określony, wielostopniowy tryb postępowania dyscyplinarnego. Ponadto wszyscy dziennikarze BBC są regularnie oceniani, zwykle corocznie, co staje się podstawą przedłużenia bądź nie kontraktu, w oparciu o który są zatrudnieni. BBC bardzo skrupulatnie analizuje wszelkie przychodzące z zewnątrz zastrzeżenia, wątpliwości, czy to w formie listów telewidzów, słuchaczy, czy wręcz interpelacji poselskich, na które media w Wielkiej Brytanii mają obowiązek odpowiadać. Wymogi rynku są takie, że należy dawać taki towar, który dobrze się sprzedaje, ale wiemy z doświadczenia, czy najlepiej się na przykład sprzedaje prasa brukowa. To jest z jednej strony. Z drugiej strony też dobrze się sprzedaje prasa, która uzyskuje wielkie reklamy, na przykład z reklamy papierosów. Ostatnio mieliśmy kampanię antynikotynową, Dzień bez papierosa i dłuższe nawet kampanie, a jednocześnie są gazety, które bardzo aktywnie się w to włączają, a jednocześnie dają parę stron dalej ogromne ogłoszenia. Z punktu widzenia kapitalisty, wydawcy, myślę, jest wszystko okej, ale z punktu widzenia obyczajów nie sądzę, żeby było to najlepsze. Ma pan oczywiście rację. Kwestia norm obyczajowych, które nie są zapisane ani w prawie powszechnym, ani w prawie korporacyjnym, jest poważną kwestią społeczną. Jeżeli będziemy budowali tę piramidę, no to najbrzydsze sprawy znajdą się w podstawie, czyli w normach prawa powszechnego. Te, które już są nieco bardziej eleganckie, choć też dość paskudne, znajdą się w obrębie prawa korporacyjnego, a już sama elegancja, sama śmietanka spraw jednak, problemów nieładnych, może się znaleźć w obrębie prawa obyczajowego. Musi powstać nie tylko pierwszy, fundamentalny zestaw praw powszechnych, nie tylko zestaw praw korporacyjnych, ale na dodatek one muszą trwać dostatecznie długo. No nie, ale to znaczy, to nie jest kwestia prawa, to są po prostu obyczaje. Oczywiście, że obyczaje kształtują się w czasie. W tej chwili te obyczaje zliberalizowały się tak daleko, że na przykład wielu ludzi uważa za rzecz naturalną ogłoszenia agencji towarzyskich, czyli krótko mówiąc oficjalnej prostytucji. I znowu wydawcy, decydując się na to, liczą na zyski. I znowu można powiedzieć, ale wtedy gazeta lepiej prosperuje, dziennikarze. Ale myślę, że jest to przekroczenie jednak mimo wszystko pewnej normy obyczajowej. Pojawiające się w Polsce problemy przestępstw o charakterze terrorystycznym skłaniają do tego, żeby patrzeć na to, jak się dzieje pod tym względem w innych krajach. I tak naprawdę w Wielkiej Brytanii istnieją pewne normy, które mają charakter zwyczajowy, jeżeli chodzi o współpracę i współdziałanie policji z dziennikarzami. Jest pewnego rodzaju umowa, w myśl której policja może zwrócić się do mediów o zachowanie milczenia w przypadku
pewnych zamachów terrorystycznych, dotyczy to właśnie zamachów terrorystycznych, porwań i przetrzymywania zakładników. W myśl tej umowy dziennikarze zobowiązują się w oparciu o taką prośbę do przestrzegania milczenia, nienagłaśniania tych wydarzeń, bo jak wiadomo, to bardzo często właśnie terrorystom na tym zależy, żeby te wydarzenia nagłaśniać. Nie ma to oczywiście żadnej formy prawnej, ustawowej. Jest to rodzaj takiego gentleman agreement. Zwykle jednak dziennikarze przestrzegają tych zasad. Można postawić zarzut polskiej prasie, że nie wykorzysta swoje możliwości. W sensie, że często ma wspaniałe pierwsze raportaże na temat skandali, na temat afer politycznych, a potem jak polityk nie odpowiada na pytania albo neguje zupełnie ogólnie zarzuty, bez tego, żeby szczegółowo powiedzieć, o co chodzi, to prasa porzuca tę sprawę. W Stanach to jest inaczej. Jednak od czasu sławnej afery Watergate to prasa bardzo dociekliwie dochodzi do prawdy, kiedy i naciska na polityków, żeby odpowiedzieć. Niedawno w Stanach, powiedzmy, minister rolnictwa musiał zrezygnować z powodu zarzutów, że on brał bilety na gry futbolowe za darmo od dużych firm. To niby mała rzecz, ale uważane było, że on się skompromitował. Więc w Polsce jest jakoś nie jest wyrobiony ten przebieg afer, że jest jakiś, że każdy i prasa, i polityk musi dalsze konsekwencje ponosić pierwszych zarzutów i że to musi dojść jakoś do jakiegoś finału. Właściwie nie baliśmy się tyle policji, co biznesu, który jest związany tam z policją, takiego przestępczego biznesu, bo to on tylko ma możliwości wykonawcze i nie zostawia śladów po swojej działalności. Nie mieliśmy żadnej w tym czasie ochrony. Właściwie zapewnialiśmy sobie ją tylko w ten sposób, że staraliśmy się dosyć głęboko wejść w środowisko takich przestępców, takich trochę dziwnych ludzi w Poznaniu, którzy dla nas zdobywali informacje i mieli nas informować, taki system wczesnego ostrzegania, czy coś się wokół nas dzieje, czy coś nam grozi. I tak gdyby funkcjonowało w trakcie zbierania przez nas materiałów. Już po samym wydrukowaniu reportażu gazeta wynajęła nam najpierw poznańską spółkę ochrony, która nas woziła, ochraniała, była z nami cały, ci ochroniarze byli z nami cały czas. Po kilku dniach oni się wycofali, twierdząc, że nie były naciski ze strony nie policji, ale bynajmniej tylko takiego biznesu wokół tam, że nie mają tego robić. I wtedy właśnie doszła do nas informacja, że ktoś chodzi po przestępcach i próbuje znaleźć wykonawcę zlecenia na nas, na mnie i na Macieja, dając nam bodajże 150 milionów za każdego z nas. I w któregoś dnia dowiedzieliśmy się właśnie, że to zlecenie zostało przyjęte i dopiero tutaj spółka detektywistyczna, która chroni gazetę jak gdyby jako całość, wzięła nas pod swoje skrzydła i przez 3 tygodnie jeszcze potem, czyli w sumie jakiś miesiąc, mieliśmy tę ochronę. Ja zresztą bardzo liczyłem na to, że dziennikarze z innych gazet przyjadą do Poznania i zaczniemy razem to rozrabiać. Proponowałem zresztą paru z nich. Tak? I gdyby wtedy kilku przyjechało naprawdę dobrych, a są tacy w Warszawie, w warszawskich gazetach, dobrych dziennikarzy, gdybyśmy razem się za to zabrali, to na pewno dzisiaj nie zastanawialibyśmy się, czy Smolarek jest winien, czy Kazimierz Knowy, komendant wojewódzki jest winien. Już wszystko byśmy wiedzieli do końca i dokładnie. Maja 1977 roku w bramie na ulicy Szewskiej 7 znaleziono zwłoki Stanisława Pyjasa, przyjaciel. Pierwsza wersja mówiła o tym, że spadł ze schodów. Ta sprawa była oczywista dla nas od początku, że został on zamordowany. Niedługo zresztą potem człowiek, znajomy, kolega Staszka, Staszek Pietraszko, który widział człowieka towarzyszącego Staszkowi, jakby eskortował Staszka późno w nocy i który stwierdził, że jest w stanie go rozpoznać, też zginął, utopił się w warunkach, które znowu budziły tyle wątpliwości, że przestawały budzić wątpliwości. No ale to były lata 70. i tutaj, tak powiem, oficjalnie wygrać wtedy tej sprawy nie można było. Wtedy doprowadzić sprawę do jakiegoś rezultatu
odnaleźć morderców nie było możliwe, szczególnie, że no, wszystko wskazywało, że ci mordercy to była służba bezpieczeństwa. Po powrocie do kraju w 90 roku oczywiście chciałem zająć się wyświetleniem sprawy Staszka Pyjasa. W nowych warunkach wydawało się to już możliwe. Jedna z pierwszych rzeczy, które uderzyła mnie wtedy, to fakt, że profesor Marek jest nadal szefem Zakładu Medycyny Sądowej. Ten człowiek, który wydał ileś oświadczeń na rzecz SB, jako był takim urzędowym ich ekspertem, nadal piastował dość odpowiedzialne stanowisko, zresztą występował jako specjalista od deontologii, czyli od moralności zawodowej, lekarskiej. Myśmy wówczas robili na początku audycję w radiu i on powiedział nam właściwie nieoficjalnie, że on tak, że cytuję, ktoś dał Pyjasowi w mordę. To powiedział człowiek, który wydał oświadczenie na podstawie, który uznano sprawę za wypadek. Ponieważ tą sprawę opisałem w liście do Gazety Wyborczej, zostałem przez niego pozwany jako osoba pomawiająca go. W efekcie zostałem skazany. W chwili obecnej śledztwo zostało zamknięte. W każdym razie w tym momencie sprawców śmierci Stanisława Pyjasa nie wykryto. No, sprawą jest oczywistą, że w tej chwili jedynymi nowymi dowodami mogły być akta współpracowników Służby Bezpieczeństwa, którzy śledzili wtedy Staszka. No ale minister spraw wewnętrznych ma te możliwości i może tego typu śledztwo utrącić. Postępowania dotyczące przestępstw politycznych popełnionych w okresie do 1989 roku toczą się bardzo długo. Istotnym jest stanowisko ministra spraw wewnętrznych, który uważa, że nie powinien udostępniać prokuraturze i sądom danych dotyczących funkcjonariuszy, którzy mogą być ewentualnie podejrzani o udział w takich przestępstwach, dlatego że w ocenie ministra spraw wewnętrznych dane osobowe dotyczące tychże funkcjonariuszy objęte są ustawą o tajemnicy państwowej. Z tych to powodów pierwszy prezes Sądu Najwyższego, profesor Adam Strzembosz, poprosił Trybunał Konstytucyjny o wykładnię przepisów ustawy o tajemnicy państwowej. Odpowiedź jest jednoznaczna. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ustawa ta zakazuje ujawniania tylko tych danych osobowych, które dotyczą funkcjonariuszy wykonujących zadania z zakresu wywiadu i kontrwywiadu. Wszelkie inne dane osobowe, zarówno pracowników SB, jak i osób, które współpracowały z tą instytucją, powinny być ujawnione w prokuraturze, a później sądowi. Byłem z przyjacielem Staszka, że jestem dziennikarzem, który chce tą sprawę wyjaśnić i będę próbował ją w miarę możliwości wyjaśniać, aż muszę przyznać, że w tej chwili no, moje możliwości są niesłychanie ograniczone. No, jedyny efekt mojego działania to jest skazanie mnie za to, że wprawdzie, jak sąd stwierdził, miałem prawo myśleć to, co myślałem o profesorze Marku, wszelkie przesłanki miałem, ale powiedzieć tego już nie miałem prawa. Od początku, od pierwszej rozprawy w sposób dosyć dziwny zachowywał się przewodniczący składu sędziowskiego. Popełnił kilka uchybień, które mogły sugerować, że jest w jakiś sposób stronniczy, że niejednakowo traktuje obie strony i że sprzyja w jakiś sposób oskarżonemu. Te uchybienia spowodowały złożenie wniosku o odwołanie składu sędziowskiego, głównie przewodniczącego, przez pełnomocników oskarżycieli posiłkowych. Wniosek ten został jednak odrzucony. Ale mniej więcej w tym samym czasie nasza gazeta trafiła na dokumenty świadczące o tym, że właśnie sędzia Wasiluk w latach 80. prowadził rozprawy mające charakter polityczny. Ja dotarłem do akt jednej takiej sprawy. Na pewno nie jest moją rolą ocenianie orzecznictwa sędziego Wasiluka. To nie należy do moich kompetencji. Jestem również pewien, że z kolei moim obowiązkiem jest informowanie o sprawach rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy.
I dlatego chcę powiedzieć kilka słów o sprawie studenta historii skazanego w 1986 roku za to, że kolportował materiały mogące wywołać niepokój publiczny. Powstaje pytanie, co to były za materiały. Były to dwie publikacje, zresztą lektury dla studentów historii. Sąd Wojewódzki w 1986 roku oceniał to w sposób następujący. Sposób przedstawiania w broszurach Wielka Czystka i od białego do czerwonego caratu polityki wewnętrznej i porządku prawnego w kraju, w którym obowiązują takie same pryncypia ustrojowe jak w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i z którym Polska Rzeczpospolita Ludowa jest od ponad 40 lat w ścisłym sojuszu przyjaźni i wzajemnej pomocy, mógł wywołać niepokój publiczny i taki był niewątpliwie cel działania oskarżonego. Na tej to podstawie Sąd Wojewódzki w 1986 roku wymierzył wyrok, zresztą wyższy niż ten, którego domagał się prokurator. Sprawa ta wydała nam się na tyle interesująca i na tyle interesująca, szczególnie w aspekcie, że ten sam sędzia prowadzi sprawę generała Kiszczaka, że zdecydowaliśmy się to ujawnić. Z tym wiąże się szerszy problem. Wielu skazanych w okresie stanu wojennego, wielu dziennikarzy domaga się przeprowadzenia weryfikacji kadry w sądzie. Niestety nie mamy takiej ustawy, która by na to pozwalała. Sądzę, że gdyby ona się ukazała, byłoby to w interesie zarówno wielu sędziów, w stosunku do których wysuwa się zarzuty, a którzy obecnie nie mają możliwości obrony. Byłoby to również w interesie tych wszystkich osób, które twierdzą, że takie wiarygodne zarzuty mogą przedstawić, które kompromitują sędziego orzekającego w latach 80. Dochodzi do tego, że funkcję sędziego przejmuje prasa, dla której mam osobiście wielki szacunek. Jednakże prasa po prostu nie dysponuje tym aparatem, który ma sąd, nie potrafi przeprowadzić dowodów. I ku naszemu zaskoczeniu, dosłownie dwa dni po ukazaniu się tekstu, sędzia Wasiluk, który jest jednocześnie przewodniczącym 18 Wydziału Karnego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, zrezygnował z prowadzenia tej sprawy. W uzasadnieniu napisał, że pod presją prasy nie jest w stanie wydać obiektywnego wyroku. Jest to chyba niestety odosobniony przypadek skutecznego popełnienia przez prasę tej rzeczywistej roli czwartej władzy, o której się mówi. Nadrzędnym prawem człowieka jest prawo do informacji. Wszystkie projekty konstytucji, jak również konwencje międzynarodowe akcentują wolność poszukiwania, posiadania i rozpowszechniania informacji. Ale jest granica. Tą granicą są dobra każdego innego człowieka i każdej osoby prawnej do ochrony jego czci, prywatności i możliwości schowania się niejako w swoim osobistym świecie. Podstawową cechą wobec tego, w jakim prawo sytuuje wolność dziennikarza, jest raz, prawda przekazywana informacji, konieczność jej sprawdzenia, dwa, niegodzenia w dobra osobiste innych ludzi.